Witajcie, ja jestem Darkness i dzisiaj jesteśmy wraz z Vito na... Yo, siemanko! To jakieś takie twoje przywitanie, tak. Ja wszędzie witasz, co nie? Tak. Może być, ja do tego nic nie mam, naprawdę. Tam jest jego skin, taki bardzo duży, a tutaj jest mój skin, taki też bardzo duży. Jesteśmy na naszej serii. Ogromny Darkness kontra ogromny, no i tutaj sobie sami dopowiedzcie. Dzisiaj mamy Vito, jeżeli cię zobaczysz poprzednio... Dealer kontra Darkness dzisiaj jest. A, no bo Dier też kiedyś był. Ogólnie jest to wszystko inspirowane mapą od Vito, która jest cały czas przerabiana. W pierwszym odcinku o tym więcej mówiłem. No ale tak, jeżeli chcecie zobaczyć inne odcinki, to wpadajcie w playlistę, która jest w karcie w prawym górnym rogu ekranu. I tam był MWK, Enzy, Tritsus i kilka tam innych jeszcze głupszych youtuberów. Dzisiaj mamy fajnego youtubera, mamy Vito. No i dobra, ogólnie to tak. Vito, bo ty tam masz swój przycisk, ten taki niebieski, nie? Niebieski? Dobra. No, klikaj go, zobacz. Czuję się jak w tym. Twoja twarz brzmi znajomo i patrz. A? Bang. Nie działa. Czekaj, ciekawe czy mój zadziała, poczekaj. Jeszcze tylko coś zobaczę. Ale jednak nic się nie stało, nieważne. Dobra, więc okay. Ja się teleportuję i zaczynamy grę. Wow. No. Ty się tepłeś, ale ja nie. No wiem, to był taki żarcik, bo się zepsuła mapa i się muszę teleportować sam, bo... No bo ta mapa była pisana pod dealera, jak widać. TP, Vito, Darkness, dobra, ale nic nie jestem. Rób, stój, bądź... Czy ty nie masz moda przypadkiem? Chyba mam, dobra, ale... Aha, tylko że ja nie mogę, nie mogę zmienić. Nie powiedziałeś mi o tym wcześniej, teraz już masz zerówkę, tak? No teraz tak, okej. No i to, na pewno, podskrz dwa razy. Dobra, czekaj. No masz farta, dobra, więc zaczynamy. Dobra. Powodzenia, Vito. Oczywiście naszym celem jest no nie tyle może zabicie Vito, co spalenie jego mózgu dosłownie. Pamiętaj mózgu? O spawnpointzie. Tak, bo to twój mózg tam jest w końcu, chyba że to nie jest twój mózg. Nie wiem co to jest w sumie. To ja nie mnie zaglądałem. No ten mały bloczek w każdym razie, nie? Pod czapką to ja nie wiem, wiesz. No ja też nie wiem, dobra, aha. To... O, ile diaksów. Jak to, gdzie są diaksy, Vito? No tyle diaksów nie widziałem na oczy. Gdzie znaleźć diaksy? Ha! Mam taką tajną skrzynkę tutaj. Znaczy, podejrzewam, gdzie one mogą być, bo zwykle są w tych samych O, dobra, też mam te diaksy. A tu można zejść na dół? Tak, tutaj wszędzie możesz chodzić. Wow, tutaj coś jest w ogóle dobudowane, to wszystko. Ale da się wejść do góry z powrotem, czy nie? No, to tak, no, w sensie jak masz budulec. Czy coś? Nie wiem jak to jest. W sensie, no ta mapa jest przerobiona jakoś niedużo, ale zwykle jest przerobiona. To może tu dealera rzeczy zostały, czekaj, to ja je zbiorę. Ale ty nie, bo nie, bo ty nie. Dobra, ale teraz przyznaj się, jakie masz armor, nie? No jeszcze nie mam w ogóle. To musisz mi powiedzieć, bo jak masz lepszy, to mapa jest ustawiona, nie? No, tak nie grał wtedy. Mam te bloki diaksów zapewne, o które ci chodziło, tak? Co? Mam te bloki diaksów. Bloki diaksów? Ja też mam. No to widzisz, no to mamy... Znaczy, raz była taka sytuacja, jak to było chyba ostatnim razem, że mieliśmy inne itemki. No a dzisiaj widzę, że chyba jest uczciwie w miarę. Ej, ale coś słabe się tej itemki. Ja chcę się dowiedzieć, jaki masz armor i jaki masz mieczyk, nie? O, ja bym chciał, bo ja chcę to, ja chcę tamto. Ej, to nie jest gra na życzenie, halo. Tutaj jest rywalizacja. Nie, jeżeli... bo to będzie oszustwo, nie? Znaczy, nie, no właśnie o to chodzi, że... Słuchaj, moi widzowie widzą, co mam, ty możesz fajć, co ty masz. Ja na tym nie będę korzystał oczywiście, no ale tak dla widzów by, wiesz... Ja mam diaksowe rzeczy. No dobra, też sobie zaraz będę... Nie, żartowałem, nie ma diaksowych. No ale ja zaraz będę miał. Bloki diaksy tylko znalazłem. No dobra, spoko, Vito. Ale w sumie... Ty mi się tutaj tłumaczyć nie musisz, że jakoś zbytnio. Dobra, już... Ej, ja dawno nie grałem w Minecrafta, nie? Wczoraj grałem. Co? Właśnie tak myślę, o co chodzi, co się dzieje? Dobra, ale ja tu zaraz rozkminię dobre rzeczy. No, w ogóle piszcie mi, z kim zaciekuje odcinek tej serii. Ogromny ktoś tam... Ja wiem, że jest z Damianką, tak? No, ja wiem. Nie musicie pytać tego po raz setny. Ja bym kogoś... Kogo ja mógł zaproponować? Belle. O, może. Jeju, nie ma filmów tam żadnych. Wiem, no ale tak for fun, nieważne. Dobra. Czekaj, mam drewno. Fajnie przygotowałem na ty, ciebie. Ty stary, ale dobra, bo tu... Szkoda, ty już, że nie mam żadnego łuku w sumie. Bo ty już grałeś na tej mapce, nie? No ale ta mapa I teraz tak, dużo bloków trzeba, żeby się podbudować tam. Czemu ty jesteś żelazny? A czemu ty jesteś diaksowy? Ej, tu się oszukale, ja już teraz to widzę, nie? O nie! Vito! O nie.
czekaj. Nie, to jest oszustwo. Czekaj, ja chyba wiem, czego ty nie ogarnąłeś. No dobra, no to w takim razie... Nie, ja ogarnąłem to, tylko że... Tylko, że co? Się zastanawiam, czy lepiej wykorzystać inaczej te bloki może troszkę. Że co, że do budowy? No może. A to co, to... Ja mam granic. Ja wiem, ja sobie tu zbuduję bazę i ty, stary, tu nie wejdziesz. Ty, no ja nie wiem, jak tam u ciebie, nie? Znasz ten tekst? Ty, no ja nie wiem, jak tam twoje bloki diaksów, ale moje się przydały. Dobra, moje też chyba. Tak? No, chyba coś rozkminiłem, to czekaj. No, aż się boję. Boję się, że przez przypadek zrobiłem sobie krzywdę. Nie, ja już to rozkminiłem wcześniej, tylko że... Nie chciałem tego robić. Ja mam pewien pomysł w sumie, co zrobię. Zrobię nową strategię. Czegoś takiego jeszcze nie było w tej serii. Czekaj, patrz teraz. I teraz ciekawe... Ej, gdzie? Jak ty już tu jesteś? Nie. Skąd ty miałeś te bloki? O nie. Tego jeszcze w tej serii nie było, więc czas by było wykorzystać moją tajną technikę. Nie ma żadnych tajnych technik. Daj spokój. Patrz. To może być ciekawe. Co? Co się dzieje? Ej, ja już nie, bo już się do ciebie podbudowałem. Ja bym ci radził tam defensywnie ja zagrać troszkę. Ale ty się nie podbudowałeś, bo ja podbudowałem się już. Ale ja widzę, Vito. Ale ty mnie chcesz wrolować. Jeszcze, no. Ale ty chcesz mnie wrolować. Nie, no spokojnie, no. Mi tam nie zależy na tym, by kończyć odcinka. Ja sobie tutaj spokojnie gram, tak? Odcinek 2 minuty i cześć, nie? No ty się śmiejesz, a ile grałem z dealera, to... Pierwszy odcinek był z dealerem, to w sumie nie powiem wam, jak się skończyło, bo sobie byście sami obejrzeli, ale zabiłem go, że nawet mnie nie zauważył. No to nieźle. W sensie wszedłem mu do głowy, on stał tyłem cały czas do mnie i nie widział kiedy. Dobra, ja tutaj muszę sobie to lepiej ogarnąć, ale nie mam żadnych bloków jeszcze na razie, żeby cię tam... dogonić. Co? Jakoś. No to słabo, Vito. No, trochę. Czy ja mam w ogóle ziemię może przy sobie? Chyba nie mam ziemi. Chyba nie masz. No to słabo. Ej, mogłem to w sumie tym obudować. Ej, bo tu... Dobra, stary, to już teraz wiem. Co? Co ja zrobię? Zaraz cię dogonię, nie? Co? Ej, co ty tak wysoko idziesz? Gdzie ty idziesz? Czekaj. Aha, bo ty już gdzie jestem jeszcze. No ej, dobra. Ej, nie, bo mi tu teraz drzewo wyrosło. No to dobrze. Widzę. No to cieszę się. O, nie. Nie czemu, ale miałem wrażenie, że powiedziałeś mi przez chwilę... jestem w ciąży, coś w tym stylu. Co? No nie wiem czemu, wydawało mi się, że teraz mi powiesz, że jesteś w ciąży. Tak byłem 100% tak przekonany, nie wiem dlaczego. Vito, wytłumacz mi. Dlaczego to na mnie działasz? Nie wiem, o czym ty myślisz, ale... O, przecież jeszcze o tej skrzynce zapomniałem. Jakiej? No takiej fajnej, ciekawe co w niej będzie. Ona może bardzo zmienić losy tej nie, gry. Nie, nic ciekawego. Dobra, czekaj. Okej. Okay. To osiągnięcie. Szykuję się troszkę na ciebie ty już teraz. Ty to osiągnięcie już miałeś? Ciekawe, czy ja to rozwiązałeś w sumie. A co ty masz? Jakie osiągnięcie? O, ja? Tak! To jest to, co chciałem właśnie! Nie. To jest to, czego szukałem. Co to jest? Uuuu. Ale co znalazłeś? Ej, powiedz. Co to znaczy flamę? Witą? To jest... Ej, w ogóle wiecie o tym, to jest taka rzecz. Wiecie, skąd się wziął nick Vito, bo Vito ogólnie był zawsze fanem, takim wielkim fanatykiem wręcz, tych towarowych Mercedesów. Jeżeli wpiszecie Mercedes Vito, to wyskoczy taki towarowy Mercedes. Ale dużo ludzi mi to wysyłało, te zdjęcia, ostatnio, nie? Ostatnio go na tym nakryłem i mi nie odpisał, bał się przyznać jakoś. Tak, nie wiem, jeśli chciałem przyznać. No, nie, tak no właśnie to myślałem. Fakt. To jest fakt autentyczny, nawet bym powiedział. Vito, popatrz na mnie, widzisz mnie? No, widzę. Widzisz, co a ja możemy robię? Tą samą drogą się budować jakby, czy coś? No, znaczy tak, no wiesz, to jakoś nie ma reguł, nie? Aha, nie ma tu reguł, dobra. Ważne, by się zniszczyć. Ja tylko nie chcę spaść po prostu. Tylko nie niszcz mnie za szybko, bo możemy dać regułę, że... Ja... Ej! No skąd ty masz takie rzeczy? A, ty nie masz tego, okej. Okay. Nie, to jest no oszukane. Dobra. Jak to nie jest oszukane. Lepsze rzeczy masz. Nie, nieprawda, mamy te same. Prawda? Tylko po prostu... Ja w ogóle nie mam łuku jakoś. No to nie no to lepiej się rozejrzyj po skinie, albo nie będę ci w sobie podpowiadał. Po czym? O nie. Dobrze, ty strzelać widzę, nie umiesz. O nie! Powiedział i oberwał. Coś tu się nie sprawdziło. Nie. Wykrakał. Dobra, czekaj. Coś ja chciałem zrobić. Aha, no tak, ja już wiem, co chciałem zrobić. Dobra. Teraz możesz strzelać, nie? Ale nie chcę, teraz... Teraz ja sobie już... poradzę. Teraz ja już nie chcę strzelać. Teraz już sobie poradzę, nie? A co się stało dobra, ale mam twoje strzały jak coś. No dobra. A skąd ty masz ten efekt jeszcze? Musiałeś dostać jakiś...
Musiałeś to zenchantować czy coś? To co wokoło mnie lata? Ten nie, ten boost. Co miałeś na łuku. Aha. O! Oj. Czekaj, czekaj. Gamę, rule. Keep inventory. True. Dobra, tylko że ja się... Ej, czemu się spawn point nie ustawił tam? A... Kliknąłem ten przycisk. Dobra, czekaj. Ej, cofnij mnie, bo ja to, nie mogę teraz się wrócić. A masz itemki? A masz itemki? Mam, itemki mam. Itemki mam. Dobra, to ty odzież z lewa, czekaj. Bo ja wiem, co jest... A no dobra, to... weź mnie Vito. 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 Dobra. Ale ty... ej, nie, ale wyjdź z mojej wyspy. Ale wychodzę, oczywiście, ja tam bo nic nie robię. Że chcesz oszukać coś. Nie, no co, ja nigdy nie oszukuję. Dobra. To teraz... Znaczy zdarza mi się, no ale to wiesz, tak? Zrobimy... Tak. Ło! Ło! Jezu, dlaczego ty tak... A kliknąłeś to spawn pointa znowu, czy nie? Czekaj, nie. Idę wcisnąć. Chwila. No to lepiej spróbuj. Chwila, moment. Stań bliżej może tego, bliżej przycisku stań. No ale wcisnąłem. O, jest, działa teraz. Tak? Aha, no, dobra. No pojawiłeś na czacie. Dobra. Gdzie się u mnie się nie czacie? Pojawiło. U mnie się nie pojawiło. No mnie tak. Ja dobra. Ja na tej wersji net auto jumpa mam. O, i zobaczymy, czy spawn point działa. No, uwaga. Zobaczymy. Uwaga. Cześć, muszę wyłączyć tego auto. Nie działa. Dobra, weź czekaj. Ej, wiem co zrobię. To no. Po prostu... Wiesz co, ciekawe w sumie dlaczego to się dzieje. Do knes. Zabiłeś mnie? Dobra, jestem. Sam się zabiłeś. Poczekaj tam, wie. Poczekaj tam. Dobra. Mogę iść teraz na swoją uczciwość, Vito? Możesz. Raz, dwa, trzy, myk, popatrz, zniknąłem. Nic tam nie rób. Czekaj. Dobra, mam szansę teraz, uwaga. Nie. Nie, no żartuję, nic nie będę robił. Wpisz po prostu spawn point na czacie. Teraz? Spawn point, ale tam na wyspie sobie wpisz. / spawn point. Dobra, działa. No teraz działa chyba. No a pokazał się na czacie? Tak, teraz mi się pokazało. Mi też, no dobra, no zobaczymy, może teraz zadziała. Ile jeszcze masz strzał? Do łuku, aha, widzę, że jeszcze masz jedno. Czemu to drewno się nie podpala? Śmiesznie by było. Chyba nie. O, nie. Proszę mi tu nie podpalać. Jezde! No i co, Vito? No i o, na co ci to było, co? Ja sobie tutaj to spalę no, czekaj, i wrócę ja szybko do moich niecnych planów tam. Bo mi się tutaj dobrze szło, tylko że... O, dzięki. Odpaliłeś mi drogę tutaj. Co ci zrobiłem? Odpaliłeś mi drogę. Ja to ci zaraz odpalę, ty. Nie, please, nie po nogach tylko. Nie po nogach, nie w nóżki. Ej, nie możesz trafić w nogi. Nie no, mogę, jestem o! Zawodowym graczem Bed Wars. Nie. No, nie, no, ale to jest nie fair, że ty masz te ognie, nie? To jest nie fair. I co, i kto tu nie umie strzelać? O nie. Co ja mam, co jest nie fair? Patrzcie, już się buduje diamentowymi tymi. No bo ja jestem bogaty chłopak. Ja taki się tutaj bongol? Ja się tu nie pierdzielę w temacie. Dobra, to sobie wezmę tu. Drzewo się pali, nie? Spoko. Ty zaraz też się spalisz. Bo mam fire aspect! Nie, a skąd ty to masz? To jest niemożliwe, ej! Vito, dobra, Vito. Idę do twojej głowy, nie? Vito? Nie ma. Vito? Nie! Dziękuję. Ej, czy tam jest przejście do co? Skąd masz ten fire aspect? No, z enchantu, no a z czego? Ale skąd ty masz enchant w ogóle? No przecież... z mojej postaci, a z czego? Ale przecież tam nie było żadnych Vito, książek, były, ani nic były... O nie! Okej, okay, to ja sobie teraz tylko ej, tutaj nie, szybko powiedz wszami. Mi, skąd masz książki, stary. Nie mam książek. A tu skąd masz ten enchant? No, kowadło. No, ale skąd miałeś ten efekt? Jaki efekt? Ja no skąd masz ten fire? Vito, wracaj tutaj! Wiesz, ja zaraz jestem? No widzę. O nie. Ej, czemu ja nie mogę... Nie. Vito do wody. Vito do wody! Czekaj. O nie, ty ma wyrzuciłem wiaderko, to było głupie. Dobrze. Czekaj, bo ja... Ja chciałem tutaj... Vito, chyba coś nie mówisz, że nie masz szans, jeżeli... Nie, oj. Nie. To ja zrobię coś, co robię za każdym razem, bo to jest mega satysfakcjonujące. Nie rób tego. Nie podpalaj mi tylko. Czekaj, bo nie mam w ogóle. Moment. Vito. Co? To ja sobie wchodzę na luziku, na kozaku, tutaj do twojej główki. Nie.
Nie! I to. Ej, ty tu wszedłeś, miałeś ci blokiem zostawić. To zginie, czekaj. Ej, nie mogę ciebie zabić, o co chodzi? Czekaj, bo... Jest! Dobra, mam za bardzo ciebie. Się są... Ała, czekaj, bo ja też podam w przepaść. Udało mi się. Coś się spawn pointy zepsuły, ty. Dobra, czekaj, ja... Muszę ja... teraz to zablokować wszystko. Ej, ty się zrespiłeś na swojej wyspie, ale zginąłeś? Nie. Aha. Ja nie zginąłem. Ej, aha, bo tam teraz nie mam przejścia. Dobra, teraz ja zrąbałem to. Aha, no patrz, dobra. Się znowu idzie, nie? No ej, tak? Nie mam czym tego zablokować teraz. Trzeba, nie, trzeba nie... przejść naprzód. Nie, bo nie mam bloków, nie? Trzeba przejść naprzód. Nie, idź stąd, idź stąd. Trzeba przejść naprzód. Nie z łuku, tylko nie z łuku. Idę do głowy się. O nie, ej, naprawdę? Ej, spolą na prawie cała. O nie. Będziesz się tak frajersko chował, czeka, Vito? Czeka. Jezu, czapkę mi całą spalił. A? Nie, palę się już. Do góry. Nie, a? Nie. Tak, na dół, na dół. O nie. Vito, nawet nie wiem, czy już nie masz w sumie po co respić, bo ja właśnie jestem w twojej główce i bing. O nie. O, już ale się na za szybko to poszło i nie rozkminiłem w ogóle rozgrywki całej. No, nie no, słuchaj, ja ci wysłałem odcinek, tak powiedziałem Vito, popatrz, będziemy to nagrywać. Spoko, spoko, miałeś czas. Ale wiesz co, mi powiedz jedno? Jak co? Zrobiłeś ten, że miałeś ten efekt na tym. Dobra, mieczu. No to zróbmy sobie mały teraz tutaj małe sprawdzonko. Małe sprawdzonko. I zobaczmy, czy Vito znalazł wszystkie skrzynki. Ej, nie, ja nie miałem nic takiego. Tu miałeś tą skrzynkę, sprawdziłeś na górze. Stary, popatrz, ja cię tepnę. No, tepnij mnie. Darkness. Tu miałeś skrzynkę. Ale skąd ona tu jest? Ona tu była, jej nie otworzyłeś. Ale czekaj, popatrz, co w niej jest. Tu jest w główce. Pokaż. O ja... Tutaj, cofnij się, ale cofnij ja nie się, za tobą, skrzynka. Tu jest czowadło i enchanty. Miałeś więcej bloków ode mnie, miałeś łatwiej, Vito. Ale ja nie rozkminiłem, że tu w ogóle jest ten, wejście było jakiekolwiek. Vito. Ja myślałem, że tylko tutaj, nie, Vito. Że nie było... Ja nie myślałem, że nie. Vito, wysadź mnie na koniec swojego skina, okej? Okay? W sensie, twojego, tu jest taka tradycja. Wysadzi. Nie, od dzisiaj wysadzamy skina przegranego. Więc dobra. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wybucha skin Vito, to zostańcie do końca, nasi drodzy widzowie. Uwaga. Vito, nie jesteś zły za to, że ci twojego skina wsadzam. W sensie nie czujesz się, ja bym... Nie, bo próbuję ci podpalić ciebie teraz. Okej, okay, daj zaprzeć kokurę. O nie. A ja jestem z kleju zrobiony, to ja się tam, wiesz. Ja to się tam nie spalę, gorzej z sobą. O nie, tyle TNT, no przestań. No dobra, spróbujemy. Uwaga, czy to wysadzicie całego? No raczej nie, na pewno coś zostanie jeszcze. Uwaga, no na pewno zostanie, bo szedł. O nie, o nie, o wszystko. Ej, faktycznie poszło wszystko. Ej, tylko nos mi został, patrz. A to nie była ręka przypadkiem? To jest nos. Niezniszczalny nos. Czy aby na pewno? Na pewno. No dobra, mniejsza. Więc słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie odcinka. Jeżeli chcecie więcej, no to zostawcie łapkę w górę, napiszcie z kim chcecie kolejny. Jeżeli wam brak wrażeń, no to wpadajcie na kanał Vito. Macie link w karcie, w prawym górnym rogu. Dzięki wielkie za oglądanie. Pa, pa. Trzymajcie się, na razie, no i cześć. Pa.